W ubiegłym tygodniu mój mąż dzielił się świadectwem na temat naszego syna i poruszył tam taką kwestię o wypowiadaniu słów. Ja też bym chciała, znaczy tutaj akurat o negatywnym działaniu, wypowiadaniu słów, ponieważ to, co mówimy, w ogóle nie pozostaje bez echa. Mam taką świadomość, wiem też, że większość z was. W kwietniu miałam USG trzeciego trymestru. To jest takie bardzo takie szczegółowe. No i pani doktor dopatrzyła się u Debory w jamie brzusznej guz w wielkości 46 na 37 mm. Opisała wszystko, ale skupiła się na tym guzie i co tutaj zaczęła tam mówić na temat tego guza. Natomiast ja tak nie do końca słuchając ją, jakby zawiesiłam się i w głowie miałam taką króciutką, szybką analizę, takich kilka prostych praw na posterunku, że tak, pierwsze, choroby nie są w ogóle moim udziałem, a tym bardziej dziecka. Kolejna rzecz, że w ogóle dziecko też nie jest moje, tak, bo z automatu od razu dziecko oddaliśmy Bogu, jedno i drugie. I bardziej byłam skupiona na tym, aby w rozmowie to, co ona mówiła, wcisnąć się tylko po to, żeby ona się zgodziła z tym, co ja powiem. Więc powiedziałam do pani doktor, że w przeciągu, przez weekend to na pewno zniknie. Ona, no tak, tak, no zniknie to. Więc zgodziła się ze mną i to był taki mój cel. W domu, kiedy wróciłam do domu, położyłam tylko ręce, podziękowałam, że tam nic nie ma, zabezpieczyłam to też. Byłam umówiona na drugą konsultację już z takim większym specjalistą. I rozmawiając sobie z nim, on mi tam powiedział tym swoim takim doktorskim slangiem, jak to doktorzy mawiają. Natomiast ja też czekam na taki moment, mówię, tak, panie doktorze, ale to po weekendzie już zniknęło, także już myślę, że tam niczego nie ma. No i on tak zaczął mówić, tak jakby wie, że czegoś nie ma, ale tak coś tam przez ten próbuje mi powiedzieć. Mówię, dobrze, no to zrobimy te kolejne USG. Na USG było mówione 14 maja w Instytucie Matki i Dziecka i oczywiście po USG nic tam nie znaleziono. Dobrze, ma się świetnie, tak będzie do końca. I to, co chcę powiedzieć, syf i śmieci, które do nas przychodzą, usuwamy w zalążku. Od razu. I w moim życiu w ogóle dzisiaj, w miejscu, w którym jestem, raz, że tutaj jestem od początku, cały czas w tym nauczaniu proroczo-apostolskim, to się przewija non-stop przez kilka lat w moim życiu, właściwie od narodzin. I nie stać mnie na takie sytuacje, takie historie w ogóle w moim życiu. No i chcę też, żebyście wy mieli taką świadomość, tak, że nie stać was na takie rzeczy. I jeszcze taka jedna rzecz. Często przychodzi mi słowo, takie pytanie, kiedy zaczynamy uwielbienia, co mnie ogranicza? I też chcę takie słowo uwolnić, takie pytanie, co ciebie ogranicza? W moim życiu w ciągu niecałego roku działo się dużo różnych sytuacji. Między innymi zmarł mój brat w wieku 30 lat, z którym miałam dobrą relację. Bezpodstawnie byłam zwalniana z pracy. Z uwagi na to, że rozpoczęło się moje wspaniałe życie z mężem, nie ominął nas czas docierania. Też było trochę srogo, że tak powiem. Ale nigdy nie było takiej sytuacji, że coś mnie ograniczy, ponieważ jest taka podstawowa rzecz. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Dlatego nie ogranicza mnie nic już. I z takim pytaniem dla siebie chcę was zostawić. Dobra.